zależy w ogóle? Co ci zależy w ogóle? Na niedługo się stąd zwiniesz w ogóle. Będziemy w niebie. Co ci zależy? Czego się boisz? Czego się wstydzisz w ogóle? Boisz się być sobą w ogóle? Boisz się kochać Boga? Boisz się? Wstydzisz się? Co ci zależy? Co ci zależy? Zawsze kiedy jest więcej ciebie, kiedy ciało przeważa, kiedy jest więcej ciebie, ten tłuszcz rośnie, to gaśnie w ogóle pragnienie Bożego serca, gaśnie Boże pragnienie Bożego serca w tobie, gaśnie w ogóle Chrystus w tobie, gaśnie Jezus w tobie, a wkracza w ogóle cielesność, diabeł, złe rzeczy, ohyda. I diabeł przychodzi ze swoim marnością, królestwem. Ale wy nie tak nauczyliście Chrystusa. Kochać Boga całym sercem i drugiego człowieka całym sercem. Wiesz, że miłość się wyraża? Miłość kocha się wyrażać. Miłość się uwielbia wyrażać, rozumiesz? Nie będę zachęcał nikogo do Boga. To Bóg we mnie zachęci, a ja kocham tego Boga, który jest we mnie. On i wokół mnie i wszędzie on jest. Zanurzony w Nim. Zanurzony. El Shaddai. Namaszczenie kapie z każdej strony, z każdej strony, z każdej strony. Beautiful. Ole wszystko. I wejdź w uwielbienie, wejdź w uwielbienie, wejdź w uwielbienie. Największą pułapką, jedną z największych pułapek, ale marnością jest strach przed opinią ludzką w ogóle. Opinią ludzką. Wiesz, co jest krew Jezusa? Wiesz, co jest krew Jezusa? Przy opinii ludzkiej? Kupa. Kupa jest. Opinia ludzka to jest kupa dla mnie. Przy tym, kim jest Jezus, przy Jego krwi, przy Jego dziele, rozumiesz? Czym jest opinia ludzka? Niczym. Moja, twoja, niczym. Marnością, niczym. Ale On i Jego namaszczenie jest wszystkim. Dziś, teraz. Teraz jest niebo uwolnione. Teraz, rozumiesz? Teraz podnosisz ręce. Teraz wielbisz. Teolach, także łańcuchy spadają jak przy apostole Pawła. A Jezus co powiedział? Że większe rzeczy niż u apostoła Pawła będziecie robić. Większe uwielbienie, większy ogień. A dlaczego takiego nie ma? Bo jest wstyd, jest strach, rozumiesz? Jest wstyd, jest strach. Diabeł robi taką, wiesz, taką barierę w ogóle, wiesz. O, co ludzie powiedzą? Będą się śmiać, rozumiesz? Rozumiesz, jesteś przecinakiem, który to przecina, staje na tym w ogóle i ogłaszasz zwycięstwo w Jezusie, rozumiesz? I ogłaszasz królestwo, jak w niebie, tak na ziemi. I to emanuje z ciebie. I to emanuje z ciebie. I nie przejmuj się innymi, bo jesteś rozpaloną solą. Solą rozpaloną dla wielkiego Jahwe, dla wielkiego Boga. Dla Niego żyjesz, ku Niemu Twoje oczy są skierowane. Twoje serce płacze, jak go widzi, rozumiesz? Twoje serce za nim tęskni, twoje serce się wyrywa ogniem, rozumiesz? Jak myśli o nim, rozumiesz? Rozumiesz? Bóg. Religia jest nudna. Bo religia nie zna Boga. Religia ma posążek. Religia ma bałwana. Religia się modli do jakichś figurek, do jakiegoś czegoś, wiadomo czegoś. Do pustki. Ale co Jezus powiedział? Jestem jedyną drogą do Boga Ojca, rozumiesz? Tak i amen, dziękuję uprzejmie, amen. I dam wam Ducha Świętego i On was rozpali, i On was poprowadzi, i pójdziecie na świat, i świat pozna, że jesteście stolą ziemi, że jesteście światłością świata, tak? Że będziecie leżeć plackiem i uwielbiać Pana. Co to znaczy aleluja? Taniec! Żydzi tak mówili, że to jest szalony taniec dla Jahwe, rozumiesz? Szalony taniec dla Jahwe, rozumiesz? Szalony taniec dla Jahwe. Czym jest ten szalony taniec dla Jahwe? Przy jakiejś marności diabelskiej, że ktoś się opije, oćpa i o, jestem piękny, paznokcie mam. Co to jest w ogóle? Czym jest szalony taniec dla Jahwe, rozumiesz? To jest miłość. To jest miłość prosto z nieba. Diabeł daje tylko podróbki, bo jest szmaciarzem i przegrał i daje podróbki ludziom. Przyjacielu! Jesteś w stanie tak podnieść uwielbienie Boga, że będziesz czuł zapach butów Jezusa, rozumiesz? Wolność skarpetek Jezusa.
wszystkie skarby Egiptu są niczym i wszystkie rozkosze niczym są niczym w porównaniu, jaką doniosłość niesie wełna na skarpetce Jezusa Chrystusa. Dziękuję uprzejmie. A i o dalej więcej nawet jeszcze ci powiem jest. Jest tylko jeden król. On jest dzisiaj ze mną i z tobą. On pragnie cię uwielbić. Wiesz, że Jezus pragnie cię uwielbić? Z sobą samym? Czaisz to? On pragnie tą całą swoją miłością uwielbić cię dzisiaj w tobie. Jak dynamit, rozumiesz? Jak petarda, rozumiesz? Jak petarda. On chce całą miłością swoją uwielbić dzisiaj swoje dziecko. Uwielbić ojciec chce swojego syna dzisiaj, rozumiesz? I dlatego jest mój co? Ojcze, uwielbi swojego syna. Dlatego ty dzisiaj wołaj. Ojcze, uwielbi swojego syna. Uwielbi swojego syna całą miłością nieba. Całą miłością, głębokością twojego serca. Uwielbi, niech eksploduje. Niech eksploduje to namaszczenie. Tyle w temacie. Błogosławionego dzioneczka, ale prawdziwie, żeby cię rozrywało od środeczka, kochane.